Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pacol i mamy kolejny dzień nowych skinów, czyli skiny pająków, pajęczych postaci. Dwa nowe skiny, które są. Super. Właściwie babeczka jest super. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się po przeciekach, jak patrzyłem na przecieki, ale babeczka jest super skinem. I za 2000 i ma bardzo fajny nowoczesny bugbling, bo te takie pajęcze nóżki. Dziwnie wyglądają, ale są według mnie świetne i babeczka jest mega fajnym tryhardowym skinem. Bardzo ładnie wygląda, nowe włosy szaro-szare, białe, szaro-szaro-szare. Jak coś jak u e, Wiedźmina, przynajmniej tak wygląda. Jeżeli chodzi o faceta, facet ma brzydką tarczę. I to jest największy minus tego skina, ponieważ tarcza jest zbyt mała według mnie do tego skina, który jest masywny, ładny, fajny. Dwa skiny za 2000, które są fajne. Lotnia, którą pokażę Wam w grze. E, fajny ma efekt. I kilow, który jest zwykłym kilowem, tylko wygląda jak do zestawu. Więc tyle. E, kilow jest za 800, latnie za 1200. Do tego mamy pamiętajcie, zbierak z pierwszego sezonu za 800 spajki, czyli. Sierp... nie sierpoki, przepraszam. On jest kolco... kolcokuj. Kolcokuj chyba tak się nazywa. I mamy skina zwykłego i skina, który był kiedyś moim ulubionym skinem. Wydaje mi się, że od dzisiaj się zmieni na tą babeczkę, która jest. Sztosem. Zaraz zobaczycie w Gierce. Do tego pamiętajcie, że dalej możecie wspierać twórcę, wpisując tutaj Patchol Muszę chyba zacząć się wspierać sam, ale bez nic z moim przyjacielem i na niego wydaję faudolce. Wiecie, jak to działa. Wydajcie faudolce, ja dostaję prowizję, nic nie tracicie, a zyskuję. Bardzo fajna opcja Donatu. E, więc teraz tak: Skin faceta jako pierwszy pójdzie na ogień, tutaj, ponieważ jest według mnie słabszy od naleczki. Okej, okay. i lecimy facetem, pokażę Wam od razu lotnie, ponieważ ta lotnia jest fajna. Taka dziwna, ale fajna. Patrzcie. Jezu, jak ktoś się boi pająków, to lepiej nie brać tej lotni. Jeżeli się zatrzymamy delikatnie, to ta lotnie cały czas tymi... jest... ale to jest straszne. Można chodzić tym pająkiem. No. Wielki pająk, który rusza tymi nogami i aż. Uff. Uff. Osobiście nie boję się pająków, ale takie, wiecie, efekty, że jak ktoś się boi, to macie. Lotnia jest... E... Gdyby nie głos, bo jest głośna, to 10 na 10 bym dał, bo jest fajna. Gdyby nie to, że to jest pająk, to bym dał 11 na 10. Fajna lotnia. Okej, okay, mamy jakąś broń do wychylania. E, skin przypomina takiego morcznego czarnego rycerza. Może nie do końca, bo ma, zamiast zbroi ma taką skórzaną kamizelkę, skórzaną jakby kolczugę, nie, kolczuga jest z metalu, dobra, skórzany kostium ma po prostu. Okej, okay, jak zbierak nasz brzmi? Nie kuje w uszy, fajny dźwięk, ee, tylko dziwnie wygląda. Mały zbierak. No nie, mały zbierak nie kuje, w uszy ten dźwięk, więc zbierak jest fajny, zbierak jest fajny. Jeżeli chodzi o wychylanie faceta, ta głowa absolutnie nie przeszkadza, te rogi fajnie wyglądają. Tylko ten, ten ta głowa jest taka troszeczkę krzywa, widzicie, takiej macie... No jakby miał downa, no nie wiem. Tarcza jest za mała. E, to jest największy minus tego skina, bo tarcza jest za mała, serio, tarcza jest za mała, skin jest tak to fajnym skinem. Ale wydaje mi się, że z bugmingiem od babeczki. Dobra, lecimy po babeczkę. Zobaczymy jak ona wygląda, bo sztos dalej jaram się babeczką. No i okej, okay. zmieniłem na babeczkę. Babeczka jest bardzo fajnym skinem. Drop, możesz nie spadać teraz. Dziękuję. Jak widzicie, zmieniłem też na kolcokuja, ponieważ chcę wam go też pokazać. To jest zbierak z pierwszego sezonu, już wielu z was pewnie go zna i tak dalej, ale też wam chcę go pokazać w odcinku, więc dźwięk zbieraka... Dziwny. W zbierach wydaje mi się, że gdyby nie to, że jest pierwsza sezonu, to nie jest warty uwagi, bo jest brzydki. Według mnie oczywiście, to jest moja opinia. A jeżeli chodzi o babeczkę, to skin jest super. Skin jest świetny. Do tego bym dołożył katankę oczywiście, moją ulubioną. Ten mieczyk z lewej strony bardzo ładnie wygląda i ten... Kurczę, ten bugbing jest super. Taki nowoczesny, w sensie inaczej wygląda niż wszystkie bugbingi. Jak biegniemy, to te nóżki tak się skulają, to kurczą się tak jakby, nie wiem jak to nazwać w ogóle. Tak by pan był zagrożony, nie, ale dobra, jest, bugming jest świetny, Ko kolejny drop Kolejny drop, bugming naprawdę jest świetny i według mnie ten skin jest warty swojej ceny, naprawdę warty swojej ceny Wiecie, lubię te skiny tryhardowe, nie dlatego, że są tryhardowe, ale ty nie grasz tryharda, nie umiesz grać tryharda, tylko dlatego, że są małe i... Jest mało elementów, które przeszkadzają w grze na przykład głowa Pomidora przeszkadza w grze, głowa nowego, upośledzonego Johna Wicka przeszkadza w grze według mnie troszeczkę. Ale ten skin jest, y, wydaje mi się, że świetny. I ładny, i mroczny. Świetny po prostu. Serio. Ten skin polecam, jeżeli chcecie znać moją opinię. Ten skin polecam, faceta nie polecam, ze względu na to, że tarcza jest brzydka. Tarcza jest brzydka. Okej. Okay. W takim razie lecimy do bug Czyli do części, którą paru widzów lubi, większość nie. Na pierwszy ogień weźmiemy babeczkę i według mnie... Najciekawsze chyba będzie to, co pokażę Wam z tym bugmingiem, bo ten bugming będzie super według mnie. Dobra, okej, okay. lecimy ze skin, z bugmingami tej babeczki i teraz tak. Mm, kurczę, znowu mi się obraca. Czekajcie, jak sobie przesunę tak... Dobra, teraz będzie chyba git. E, tarcza czarna pasuje. Nie, obraca mi się cały czas. Ale to chyba będzie ok. Dobra, już mi się nie obraca. Wydaje mi się, że jedyny bugbing. Jedyne bugbing, jak. O nie, skrzydła pasują do niej, no? Skrzydła do niej pasują. Wydaje mi się, że jedyne bugbing, jakie do niej będą pasowały, to tym roczne. I teraz tak. Eee... Kurczę, no nie chce mi się tego obracać. Za każdym razem. Strzałkami przesuwam, nie działa. Dobra, w wydaje mi się, że tak. Katana. Sztos. Tarcza od tego faceta może być, bo do babeczki jest mniejszej postury, więc tarcza pasuje. Mm, to nie. Katana chyba będzie najlepszym. Bagblingiem. Te skrzydła. Chyba nie podobają mi się, jeżeli chodzi o styl, bo te skrzydła są takie bardziej gumowe. A tutaj mamy styl taki skórzany, więc wydaje mi się, że nie. Nowa pelerynka, fajna. Ta pelerynka? Nie. Jakie tu mogę jeszcze bagblingi dać? Ta, tą pelerynkę? Nie. Ta może być. Yy, czy, 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 czy to wszystko co będzie do niej pasowało to? To jest OK? Ghost Portal może być I chyba tyle. Z pieskami chyba nie będzie pasowało, chociaż z szarym fajnie. Ok, facet I tak, facet z backbingiem od tej bałeczki wygląda świetnie. Wydaje mi się, że powinien być tutaj ten bugling, a do babeczki tarcza, ponieważ yy, lepiej to się uzupełnia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, lecimy dalej. Pelerynka nie. Krzydła nie. Skrzydła nie. nie pasują kolorystycznie. Czarna tarcza pasuje. Bardzo ładnie. Patrz, mi się nie obraca o dziwo. Nie. Nie. Yy, katana. Chyba nie do. Nie no, chyba nie do końca. Za duże plecy ma na katane. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Yy... Chyba będzie tyle z tych buglingów, wiecie? Ta jeszcze Peleryna pasuje. Te skrzydła mogą pasować. Mogą pasować. Mimo, że stylistycznie pasują, to fajnie się uzupełnia, jeżeli chodzi o wielkość tych skrzydeł. Bardzo mi się to podoba. Dalej, Ghost Portal. Nie. 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 Chyba na tyle tych buglingów. Wydaje mi się, że mało do niego pasuje. To też nie. Za duże plecy ma na bugbingi. I tak, podsumowanie. O, to jest też spoko. Od kruka. E, podsumowanie. Wydaje mi się, że to jest najlepszy bugbing do niego. I czarna tarcza. I czarna tarcza. Nie pokazuję wszystkich bugbingów, bo to wiadomo, że takie bugbingi to w ogóle nie pasują do niego. Dlatego nie ma sensu. E, I teraz tak. Bugbing babeczki. Pokażę Wam na innych skinach, bo wydaje mi się, że to jest najlepsze. I teraz tak. Na czarnym rycerzu. Fajnie to wygląda. John Wick. Super to wygląda. Tutaj, no to, to jest chyba kwintesencja skina. Super to wygląda. Motocyklistka, świetnie. Kolory pasują. E, Takie uzupełnienie tego skina, tak o wiecie, taką wielkość tego skina. Fajnie to wygląda. Disco. No to nie, akurat, chociaż na siłę. Fate Nie. Ładnie. Misiek. Może być. Powiem Wam szczerze, ten bugling jest super. Naprawdę, ten bugling jest super. Do Waszego kruka ulubionego pasuje. Tutaj. Też pasuje. No kurczę, no. Aż dziwne. Do, 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 do Skulltroopera pasuje. Do baweczki od Skulltroopera, gdzie ona jest tutaj. Ok. Ok. Komandosi. Ok. Super bugling. Naprawdę, według mnie bugling 10 na 10 Dosyć, że jest nowy, jest ładny. I straszny. Straszny. Tarcza od ziomka naszego. Weźmy ją. I zobaczmy, na czarnym rycerzu. Dziwna jest ta tarcza, kurczę. No, ta tarcza mi się nie podoba, ze względu na to, że to, ta pańczyna w środku tak psuje trochę jej wizerunek. John Wick. Tutaj. Nie. Nie, ta tarcza mi się totalnie nie podoba. Naprawdę, osobiste moje zdanie na temat tarczy. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się i nie spodoba mi się, chyba. Chyba, że tutaj. Nie. Tu. Nie. Komandosi, skin, do którego pasują wszystkie bugblingi. Może być, ale też nie. No i chyba tyle będzie. Nie będę pokazywał wszystkich skinów, bo to nie ma sensu. Za dużo by roboty tu było. Zbierak polecam, jeżeli chodzi o ten zbierak polecam. Jest ładny, lotnia raczej rzadko będzie grana. Ponieważ jest duża i głośna, ale jest ładna, fajna, straszna i te nóżki fajnie się ruszają. I będę grał raczej tym skinem. Gdzie ona jest? Gdzie on jest? I tym skinem raczej będę grał. Jest świetny, naprawdę świetny. Z katanką albo z jej buglingiem. Będzie grane. Tak zostawię chyba. Super wygląda. Ok, w takim razie jestem teraz tutaj na dole. Przesunąłem, żebyście widzieli skiny dobrze. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o wspieraniu twórcy. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie, że niedługo będzie nowa jakość, ponieważ komputer już jest w Polsce. Niedługo wracam. Trochę ponad miesiąc, więc niedługo będzie nowa jakość na streamie. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję.